Witam serdecznie dzisiaj po południu. Masakra, co się stało w czerwcu w gospodarce, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do polubienia naszego profilu na Instagramie, gdzie zamieszczam informacje na temat tego, co się dzieje z Ace Market U po godzinach. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby polubić nasz kanał na Instagramie. Zaczynamy! Masakra, co się stało w czerwcu w gospodarce. Drodzy Państwo, od samego początku tego dzisiejszego dnia w Europie rynek dyskontuje dane, które za czerwiec, wstępne informacje za czerwiec odnośnie europejskiej gospodarki się ujawniły. W momencie tworzenia tego wpisu nie ma jeszcze informacji co do tego, co się działo w amerykańskiej gospodarce. Natomiast jeżeli ta tendencja będzie zachowana taka sama jak dla strefy euro, to być może czeka nas dzisiaj kolejny pretekst do tego, żeby rynki związane z ryzykiem bardziej mocniej zaczęły wyceniać negatywne zjawiska, które się zaczynają dziać w gospodarce. Ponieważ jak zobaczymy sobie, co się w czerwcu, na czerwcowych wstępnych danych o PMI, ten najciekawszy jest odczyt composite, czyli mający w sobie już dane dotyczące przemysłu i usług, to dla Francji były one gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy, dla Niemiec było to samo, dla strefy euro było to samo i co jest ciekawe, dla Wielkiej Brytanii także dane były takie same jak skrajnie pesymistyczne prognozy, ale dla Wielkiej Brytanii tutaj na razie jesteśmy cały czas nad poziomem 50 punktów i widzimy na poszczególnych składowych, czyli dla sektora przemysłowego i usługowego, jak bardzo teraz te wskaźniki zaczynają wyraźnie spadać. Coś bardzo złego stało się w czerwcu, no jestem też ciekawy, co się stało, że w czerwcu w gospodarce jest tak źle, że słowo masakra jest jak najbardziej uzasadnione w sytuacji, kiedy tak bardzo sytuacja i to drastycznie pogorszyła się, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. Zobaczymy, co się dalej wydarzy, ale ten wykres, który widzimy w tle, który pokazuje nam już uśrednione ścieżki tych wskaźników, no jednoznacznie sygnalizuje, że pogorszenie sytuacji w gospodarce w czerwcu miało miejsce. No i pytanie jest, jak zareagują na te rynki, ponieważ no, rynki dyskontują pewnego rodzaju scenariusze, a taki rozwój scenariuszy moim zdaniem nie był jeszcze przez rynek uwzględniony w cenach. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy, ponieważ takie dane łącznie z wczorajszymi joblessami mogą być wyśmienitym pretekstem do tego, żeby rozpocząć jakiś mocniejszy impuls spadkowy na rynkach ryzyka. A na następnym wykresie widzimy indeksy zaskoczeń ekonomicznych i okazało się, jak bardzo teraz negatywnie zaskakują dane z Chin, dane dla strefy euro i tylko te dane ze Stanów Zjednoczonych na razie się trzymają, ale ten wykres jeszcze nie uwzględnia tych dzisiejszych PMI-ów, które poznamy na początku sesji amerykańskiej, dlatego wszystko może się zmienić, ale generalnie te wskazania działają teraz na korzyść tych wszystkich, którzy myślą, że będziemy świadkami głębszej korekty na rzecz ryzyka. I czy tak się stanie? Zobaczymy. W tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnego materiału o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy. Warto zobaczyć ten webinar, co on niesie w sobie i zastanowić się, czy faktycznie zawodowi traderzy, mając taki punkt widzenia na różne sytuacje trudne, mają rację. Zachęcam do tego materiału, tam na dole jest podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dlatego też, drodzy Państwo, co się dzieje w czerwcu w gospodarce, czy te dane będą potwierdzane, to będzie jeden z tych czynników, który ustawi nam wykresy w końcówce tego tygodnia, a w tym wpisie posługuje się właśnie wykresami w ujęciu tygodniowym. Więc Ty, drogi widzu, jeżeli masz takie samo zdanie, bądź też inne, zachęcam Cię do tego, żebyś tam na dole w komentarzu wyraził swoją opinię na temat tego, czy podzielasz tezę o tym, że gospodarka jest dopiero przed recesją, czy też ta recesja, spowolnienie gospodarcze już miało miejsce, a to jest tylko chwilowa aberracja, jakiś wypadek przy pracy, te dane makroekonomiczne, a ożywienie gospodarcze wkrótce się pojawi. Jestem ciekawy, czyich głosów jest więcej, na rzecz osłabienia gospodarczego, czy na rzecz ożywienia gospodarczego. Zachęcam, żeby na dole w komentarzach wyrażać swoje opinie. Zobaczmy od samego początku tego roku, jak zachowują się poszczególne aktywa. I widzimy, że akcje generalnie dają najlepszą dodatnią stopę zwrotu, a najsłabiej zachowują się surowce, takie jak ropa naftowa i generalny indeks surowcowy.
co tylko potwierdza, jaki jest wpływ teraz osłabienia amerykańskiego dolara od samego początku tego roku na rynek surowcowy i że procesy, które nazywamy dezinflacją, wpływają na to, żeby pozbywać się surowców. Widzimy to po prostu jak na dłoni. Na następnym wykresie mamy pokazane, jak zachowują się globalne ceny akcji oraz akcje rynków w Azji. I bardzo wyraźnie widać, że te wydarzenia, te dane makroekonomiczne z ostatnich dni wpływają już na wyceny spółek na giełdach na całym świecie. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie taki indeks Eurostoxx względem prognoz najbardziej optymistycznych i tych pesymistycznych i mediany, to widzimy, że wciąż względem prognoz rynek jest na poziomach, które nie dają zbyt dużego potencjału dalszego zysku względem potencjalnego ryzyka. Dlatego też pewnego rodzaju osłabienie indeksów giełdowych może być wkrótce obserwowane. Zobaczymy, co dzisiejsza sesja nam przyniesie, a gdyby porównywać wycenę spółek europejskich i tych z indeksu Standard & Poor's, to europejskie są ewidentnie niedowartościowane, są handlowane z wyraźnym dyskontem i ten wykres bardzo dobitnie to tutaj pokazuje. Zobaczymy, gdzie dzisiaj zakończy się sesja na Wall Street, czyli na indeksie Standard & Poor's, czy poziom 4300 punktów wytrzyma, czy też nie. Moim zdaniem każde zamknięcie poniżej tego poziomu będzie sygnalizowało rosnące oczekiwania rynku na korektę spadkową, która jest wywołana tymi danymi makroekonomicznymi, które w czerwcu ewidentnie zawodzą. Przypominam, z rynku pracy i te PMI-e są, to jest taka mieszanka, która powinna jednak doprowadzić do korekty spadkowej, ponieważ rynek tego ewidentnie nie uwzględniał, nie wyceniał wcześniej. Natomiast jakby zobaczyć od samego początku tego roku, w pierwszym półroczu, jak zachowuje się stopa zwrotu z indeksu technologicznego, to mamy najlepszą połowę roku od 1999 roku, więc widać, jak ten mocny start spółek technologicznych jest faktycznie porównywany do tego, co się działo te ponad 20 lat temu. Pytanie jest, czy czasem nie będziemy świadkami następnej fali silnej hossy na spółkach technologicznych, która pociągnie także całą gospodarkę, a jak wiemy, jest to wszystko oparte na nadziei, że sztuczna inteligencja doprowadzi do skokowego wzrostu efektywności biznesów na całym świecie. No i DAX, który także zachowuje się bardzo słabo, teraz nie tylko wracamy poniżej 16 tysięcy punktów, ale także wracamy do tych poziomów konsolidacji, które widzimy już od kwietnia, czyli tak jakby rynek na przestrzeni ostatnich tygodni w ogóle się nie zmienił. To jest generalnie moim zdaniem zła wiadomość, ponieważ im niżej teraz będzie zamknięcie, tym większa presja i szansa na to, że jednak ta korekta spadkowa na indeksach giełdowych będzie miała miejsce. Dlatego też bardzo uważajmy, gdzie dzisiaj zakończy się handel w Europie, a te dane naprawdę, które są szokiem, które w czerwcu pokazują na silne spowolnienie gospodarcze, są wyśmienitym pretekstem, żeby je wykorzystać do mocnego sprzedawania europejskich aktywów. Stopa procentowa, czyli amerykańskie obligacje, na chwilę obecną widzimy, że oddalają się znowu od swoich oporów, czyli te dane są interpretowane w taki sposób, że oddalają wizję dalszych szybkich podwyżek stóp procentowych, ale jak się przyglądniemy implikowanej stopie procentowej dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro, to generalnie po kilka godzin po tych danych jakoś tak niewiele się zmieniło tutaj przy tych wycenach. Zobaczymy dzisiaj podczas sesji amerykańskiej oraz w poniedziałek rano, gdzie będziemy dokładnie na tych wycenach. Amerykański dolar, widzimy, zareagował i euro, i dolar na te dane o godzinie 10. Widzimy w szerszej perspektywie, że ta świeca tygodniowa nie zachęca jednak do wieszczenia kontynuacji tendencji na rzecz osłabienia amerykańskiego dolara. Każde zamknięcie głęboko poniżej poziomu 1,09 oddali perspektywę prowzrostową. Warto być tego świadomym. To, co się dzieje, plus zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, które cały czas są wysokie, sprzyjają osłabieniu jena japońskiego. Warto być tego świadomym. Natomiast presję cały czas widać na funcie brytyjskim, gdzie ta para euro do funta wygląda na to, że jednak będzie ostatecznie dyskontowała te wydarzenia z ostatnich godzin na rzecz funta brytyjskiego i moim zdaniem taka jest tego interpretacja. Co dalej na rynku surowcowym? Wygląda na to, że cena złota spadnie i zakończy tydzień wyraźnie poniżej poziomu 1930
i w okolicach poziomu 1900 dolarów. Ta tendencja jest bardzo dobrze widoczna, bardzo jest to silnie odzwierciedlone także zachowaniem ceny srebra i mamy także dzisiaj cofnięcie na cenie miedzi, więc tak jakby ten popyt na ryzyko na indeksach giełdowych był wzmacniany zachowaniem miedzi, gdzie mamy także atak, gdzie mieliśmy także atak na linię szyi formacji podwójny szczyt, czyli ten poziom 8650 dolarów. A dlatego też te wydarzenia, które w najbliższych dniach będą się działy, będą miały decydujący wpływ na perspektywę co do miedzi i na fakt, czy rzeczywiście rynek miedzi będzie dyskontował spowolnienie gospodarcze. Każde spadki ceny miedzi będą negatywnie interpretowane przez indeksy giełdowe, warto być tego świadomym. A ropa naftowa, zobaczymy, czy dzisiaj zakończy dzień poniżej 70 dolarów. Jeżeli tak się stanie, to i ropa naftowa będzie sprzyjała tendencjom ku temu, żeby spadały indeksy giełdowe, żeby rynek ryzyka był sprzedawany. Dlatego też bądźmy też wyczuleni naprawdę na ten poziom 70 dolarów i gdzie będzie się pozycjonowało zamknięcie podczas dzisiejszego dnia. Natomiast popyt na ryzyko, tak jakby był generowany cały czas na Bitcoinie i rynek Bitcoina zaczyna żyć zupełnie innym życiem niż indeksy giełdowe. Ta korelacja z ostatnich lat i z ostatnich miesięcy wyparowała. Natomiast jeżeli Bitcoin utrzyma się blisko swoich tygodniowych maksimów, to ta świeca, którą teraz widzimy na wykresie, będzie bardzo silnie sprzyjała kontynuacji tendencji wzrostowej. Mamy nie tylko odbicie od poziomu 25 tysięcy dolarów, gdzie mamy linię szyi odwróconej formacji RGR, ale także od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, okolice 26 tysięcy dolarów, dlatego też układ świecowy na wykresie tygodniowym faworyzuje scenariusze prowzrostowe i daje im, na moim zdaniem, nawet grubo ponad 70% prawdopodobieństwa realizacji w najbliższych tygodniach. Dlatego też moim zdaniem, jeżeli zamkniemy dzisiaj dzień blisko maksimów, szansa na dalsze wzrosty będzie duża, a zagrożony będzie opór ten krótkoterminowy w rejonie 31 tysięcy dolarów. A gdyby się udało go pokonać, to oczywiście perspektywy co do mocnego, dynamicznego impulsu wzrostowego na Bitcoinie jeszcze bardziej wzrosną. Drodzy Państwo, i na koniec oczywiście polskie aktywa. Widzimy, jak te zawirowania dotyczące fatalnych danych z gospodarki w czerwcu wpływają na wycenę walut naszego regionu. Polski złoty, węgierski forint i czeska korona zachowują się generalnie tak samo, ale gdybyśmy popatrzyli na wykresy tygodniowe, to jednak wykresy one sygnalizują siłę krajowej waluty i presję i to, że presja na rzecz polskiego złotego cały czas występuje. Inwestorzy tutaj napływają, kupują przede wszystkim polskie obligacje, co widać po zachowaniu rentowności i po zachowaniu ETF-u na polską krzywą dochodowości. A jeżeli zobaczymy indeks WIG20, to jeżeli dzisiaj uda się zakończyć dzień nad poziomem 2000 punktów, to myślę, że i polska giełda będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe w najbliższym czasie, a jak wiemy, potencjał wzrostowy na WIG-u 20 jest szacowany na jeszcze grubo ponad 20%, więc naprawdę jest bardzo dużo miejsca, przestrzeni do dalszych wzrostów tych największych spółek na warszawskim parkiecie, czyli całego indeksu WIG-20. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy. Zapraszam na ten webinar, tam na dole jest podlinkowane w opisie i w komentarzu oraz oczywiście zachęcam wszystkich do polubienia naszego kanału na Instagramie, także na dole jest link do niego. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.